Paweł Gołuch, awaria. Dzisiaj rano zamieszanie, bo zabrakło wody w kranie. Mama bliska załamania. Co z herbatą do śniadania? Siostra krzyczy w niebogłosy. Muszę umyć tłuste włosy. Tata prawie nogi łamie, kiedy w kapciach i piżamie zbiega w dół po cztery schody sprawdzić główny zawór wody. A ja cicho podpowiadam. Może spytać u sąsiada? Sąsiad ramionami wzrusza. U mnie w kranie także susza. Mama na to panikuje. Jak ja obiad ugotuję? Siostra krzyczy. Średniowiecze! Kąpać się będziemy w rzece! Tata, zasypiając prawie, wciąż mamrocze coś o kawie. Całe szczęście, że w tej chwili wodę znów do rur puścili. Mama więc do każdej miski, wszystkich wiader, garnków, wszystkich, jakie tylko w kuchni miała, wodę w razie czego wlała. Siostra niczym błyskawica poleciała do prysznica. Tata przestał być niemrawy po wypiciu trzeciej kawy. A ja chciałbym tylko dodać, że ogromna to wygoda, kiedy czysta woda w kranie jest na każde zawołanie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.